Cześć. Mamy dzisiaj mały jubileusz, ponieważ jest to już 50. spotkanie nasze wspólne. To jest 50. odcinek i jednocześnie ostatni w tym roku. Jak sprawdziłem, nagrałem dla Was już prawie dwie doby materiału. Więc gdyby ktoś to puścił gdzieś ciągiem, to gadałbym prawie dwie doby. To jest naprawdę bardzo dużo. W trakcie tych spotkań gotowaliśmy. Jak, jakkolwiek to nie brzmi, podróżowaliśmy, chociaż wirtualnie były wzruszenia, pośmialiśmy się trochę. Czasami było też na serio, bo odważyłem się zrobić i takie odcinki. I tak naprawdę tak jak mówię o tym podróżowaniu, to pomimo pandemii, byliśmy w tym roku na budowie w Norwegii, byliście ze mną na letnim obozie, w rafinerii, na Svalbardzie, w siłowni w wojsku, tak od z tego co pamiętam, na moim podwórku, we Francji, w szkole, we Włoszech. No, pociągiem przejechaliście ze mną przez Rosję. Lataliśmy samolotem nad Warszawą i dwa razy byliśmy przecież w Maroko. Więc chyba nie możemy powiedzieć, że tak naprawdę żeśmy nie popodróżowali w tym 2020. Poza tym w te niedzielne poranki omawialiśmy przesądy, diety, książki, miłość, kawę, tatuaże, Halloween. A tu mam jeszcze myślnik gotowanie, bo przecież uczyliśmy się jak piec chleb. Jak robić kiszonki. Robiliśmy też włoskie przekąski. Poza tym towarzyszyliście mi, kiedy wyleciałem z pracy, kiedy wkurzałem się na sytuację w Polsce i wtedy nagrałem taki odcinek serio. Byliśmy razem, kiedy byłem chory I, i wtedy, kiedy remontowałem kuchnię, w ogóle to, kiedy byłem chory, to był taki magiczny czas, kiedy poczułem, jaką siłę ma ten podcast i jak jestem z wami blisko. To tak, jakby mieć grupę przyjaciół jakichś wizualnych, ponieważ. Dostawałem maile o treści: Kuba, pognieć czosnek i połóż przy łóżku, albo z przepisem na syrop z cebuli. No to było takie miłe, albo w ogóle zwykłe komentarze Takie wracaj szybko do zdrowia. To było niezwykłe, więc bardzo Wam za to dziękuję, ale do, do podziękowań jeszcze, jeszcze przejdę. A w tle tego całego, całego nagrywania i tego wszystkiego, co się działo, no był jeden z najdziwniejszych roków mojego życia, zdominowany oczywiście przez sytuację na świecie. Zaczął się od jakichś klęsk żywiołowych, potem były zamieszki w Stanach, pożary w Australii. Sasin przewalił 70 baniek na wybory, które się nie odbyły, a niespodziewanie ekspertem od zdrowia w Polsce została Edyta Górniak. No. A w tym czasie polskie dziewczyny tłumnie wychodziły na ulice polskich miast i powiedziały basta. I to było i smutne, i piękne jednocześnie, że one wszystkie tak się zjednoczyły. Kłaniam się tym wszystkim paniom, które miały odwagę, pomimo tego, że wiedziały, co im grozi, i, i czasami nie było różowo, to jednak walczą. I walczą nadal, więc chylę czoła wszystkim tym odważnym dziewczynom. I panom, którzy im towarzyszą, oczywiście, bo przecież nie były tam same dziewczyny, ale głównie. A mnie? Ten, no mówię, skomplikowany, ale mnie ten 2020 będzie się kojarzył przede wszystkim z rozpoczęciem tej przygody z podcastem, a powiem wam, że naprawdę nie było na początku łatwo i ciągle pod górkę miałem ze wszystkim. Po pierwsze, przy wszystkich próbach y, nagrań jakichkolwiek, ja się strasznie wstydziłem swojego głosu, więc każdą rzecz, którą nagrałem, natychmiast kasowałem, bo powiedziałem, że tego nikt nie usłyszy i ja absolutnie tego nie wypuszczę do nagrania tego pierwszego odcinka, zostałem zmuszony umową spisaną zresztą na serwetce na kolacji w jednej z warszawskich restauracji. Moja przyjaciółka Ela, razem z Dominikiem, napisali oświadczenie, ja, ja mam to oświadczenie, znaczy nie mam oryginału, Ela ma oryginał, ja mam zdjęcie tej serwetki, na której zobowiązałem się do nagrania pierwszego odcinka do 6 stycznia. I, no, i tam było jeszcze dużo napisane, bo w razie niedotrzymania umowy najpierw oni sprawdzali, bo Ela nie, nie, nie operuje koronami, więc sprawdzała, żeby mnie dotknąć mocniej. Najpierw chciała tysiąc, potem dziesięć tysięcy koron za dość uczynienia, a potem Dominik jeszcze dopisał, że poza utratą honoru zabierze mi zestaw ćmielowskiej porcelany, którą od niego dostałem wcześniej, no więc tam dużo ryzykowałem, ale spisaliśmy tę umowę i ta umowa była i musiałem coś nagrać, wstydzi się czy, czy nie, ale musiałem jednak nagrać i no tak naprawdę to im zawdzięczam to, że teraz tak się tym cieszę. Podcast, tak jak mówię, wymyśliła Ela już jesienią ubiegłego roku. A od tamtej pory Dominik chodził po domu i cały czas na przykład. To taki jego sposób na, na motywowanie mnie, chociaż muszę przyznać, że działa. Chodził po domu i gadał na przykład, e, ty tego odcinka nie nagrasz, albo coś mi się wydaje, że ty coś za ten podcast nie weźmiesz. No tak chodził i wkurzał, ale no. Skutkowało, jakby nie było, bo nagrywam dzisiaj 50 odcinek i jakby nie było, to im się udało jednak. I, i bardzo dziękuję za to. A kolejną osobą, której chcę podziękować i która jest ogromną częścią tego, tego projektu, jest Maciek, który każdego dnia w pracy podpowiadał tematy do kolejnych epizodów, coś wymyślał, gdy coś robiliśmy. To Maciek na przykład się obracał i mówi: Z tego, zrób odcinek. On się w to naprawdę bardzo wkręcił i bardzo mi kibicował. Przecież te wszystkie rzeczy, które widzicie na, na stories, kiedy ja do Was macham na przykład z dźwigu albo nie wiem, jak się w kasku robię fikołki czy się wydurniam. To pamiętajcie, że zawsze z drugiej strony kamery stoi Maciek. Przecież ja bym sam tego nie nagrał, więc on, on to wszystko robił. To on mi doradził, e, jaki wybrać mikrofon, jak go obsługiwać. Sam kupił mi na urodziny statyw do tego mikrofonu i powiedział mi jak to się montuje, bo ja naprawdę jestem totalnie atechniczny, więc ogromne podziękowania i zasługa dla niego. On przygotował dżingiel, e, który słyszycie na początku i na końcu, który jest zresztą Maciek go sam nagrał, a on jest oparty na mojej ulubionej melodii z, z polskiego starego teleturnieju, więc on doskonale o tym wiedział i zrobił to no, to tak totalnie pode mnie, że wiedział, że sprawi mi to ogromną przyjemność. A ponieważ, tak jak mówię, ja nadal kompletnie niczego nie umiem robić. I Siadam i mówię do Was przez jakiś czas, po czym ten plik wysyłam cały do Maćka. Nigdy niczego nie montuję, nie tnę. Po prostu jest, jest całkiem tak zwyczajnie na żywo. I e, zgubiłem się. Aha, no i Maciek dostaje co sobotę ten odcinek i tydzień w tydzień. Dodaję dodaje dżingiel do odcinka, a ewentualnie dogrywa rzeczy, które, które wymyślam. Bo tak jak mówię, technicznie ja jestem kompletny nieogar. Zdarzało mi się na przykład po godzinie gadania do mikrofonu powiedzieć do siebie: O kurczę, nie wcisnąłem tego guzika i się nie nagrało. No, zdarzały się naprawdę różne rzeczy. Czasami musiałem przyspieszać, jak mówiłem do was na koniec, bo już mi się chciało do łazienki, a nie umiałem przerwać. Naprawdę, ja po prostu włączam mikrofon, mówię. I wy musicie jednocześnie słyszeć to wszystko, co, co dzieje się dookoła, ale wszystko, co wymyślam, i chcę, żeby było w odcinku co tam mieliśmy dźwięk pociągu, dzwoniący telefon, muzykę to jest wszystko zasługa Maćka. Wszystko, co, co dzieje się z dźwiękiem i co jest dodatkowe poza moim gadaniem to jest e, zasługa jego, i za to mu bardzo dziękuję. Tak jak mówię, moje odcinki są kompletnie bez montażu. E, nierzadko słyszeliście przecież moich sąsiadów, tak jak w tej chwili właśnie, którzy na górze spacerują w drewnianym domu, przelatujące helikoptery ze szpitala pobliskiego, jak drukarce się na przykład beknęło, albo nagminnie przyjeżdżającą co sobotę tutaj ciężarówkę z lodami latem. No, zdarzyło mi się chyba w dwóch odcinkach kichnąć przecież. <grym> totalnie, totalnie bez montażu i totalnie tak jakbyście siedzieli ze mną przy stole, więc czasami to było nawet zabawne. I no mówię, to, to wszystko, co, co jest, co jest nie oczywiście nie, 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 nie helikoptera, ale te dźwięki, które wymyślam poza moim gadaniem, to wszystko to jest zasługa. Maćka, bardzo Ci dziękuję stary za tą ciągłą pomoc, za inspirację do nowych nagrań i za to, że, no nie wiem, kiedy wisimy na, na chwiejnym dźwigu na wysokości 11 piętra e, i za to, że, za, za wszystko, co wymyślasz i, i że to, co ja wymyślam, Ty re realizujesz natychmiast. 3 stycznia zresztą wracamy do pracy i Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać. Chciałem też podziękować Kamili, bardzo utalentowanej młodej dziewczynie, która dokładnie wysłuchała to, czego oczekuję, i stworzyła z tego piękne logo. W oparciu o kolory, o które ją poprosiłem, o wzór, o wszystko, wszystko, więc bardzo jej dziękuję za to, że nie tylko zresztą stworzyła logo. Muszę wam powiedzieć w ogóle taką ciekawostkę, ponieważ a akcja, podcasty dla WOŚP, o której jeszcze powiem na koniec, do której logo też stworzyła Kamila i pieniądze, które miała mieć przekazane za stworzenie tego logo, Kamila w całości przekazała od razu na WOŚP, więc o, to jest wspaniała dziewczyna o ogromnym sercu i talencie miałem na przykład raz taką przygodę, że stałem w Warszawie w jakiejś drukarni w kolejce Poodbiór czegoś, i pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić plakaty z moim logo, i wymyśliłem szybko jakieś hasło, które miały wisieć. Zresztą na imprezie norweskiej dla Polonii, która się nie odbyła, ale te plakaty są w domu. I szybko do niej zadzwoniłem i mówię: Słuchaj, stoję w kolejce, przede mną jest jeszcze kilkanaście osób. Nie stworzyłabyś na szybko takich plakatów jakichś fajnych, żebym mógł je porozwieszać? A ona mówi: To tylko daj mi tekst na te plakaty, i ona gdzieś chyba w szkole na tablecie, stworzyła natychmiast cztery wzory plakatów. Zanim ja doszedłem do y, okienka w tej drukarni, to miałem już cztery plakaty na mailu w pełnej rozdzielczości do wydrukowania, które Kamila zrobiła natychmiast. No więc jest, jest niezwykła. Ja mówię jest, jest do tego ogromnie utalentowana. No i jeszcze ma wielkie serce, A poza tym jest piękna, no więc full pakiet. W ogóle Kamila jest też posiadaczką kubka z logo, które sama stworzyła, i pomimo tego, że mieszka w Zakopanem, czyli tak daleko ode mnie, kubek odebrała osobiście u mnie w domu w Oslo. Więc bardzo jestem dumny z tego, że ona właśnie ma ten kubek. Bardzo Ci dziękuję, kochana, gratuluję Ci talentu i trzymam kciuki, bo Kamila w tym roku zdaje maturę. Więc jak ją poznałem, była młodsza, i nie mogę uwierzyć, że to już jest taka duża dziewczyna. Ale powiem Wam, że mam nadzieję, że się nie obrazi. Ale Kamila jest córką mojego kolegi i poznaliśmy się. Ja do końca życia będę ją tak kojarzył, ponieważ byliśmy gdzieś na wycieczce w górach i pamiętam, że byliśmy w dwóch samochodach. Jeden samochód się zepsuł, więc jej ojciec musiał zostać z tym samochodem i czekać na pomoc, a my pojechaliśmy drugim. I kiedy rozbijaliśmy już obóz, i ona leżała w swoim namiocie, to przyszła po chwili do mnie i pamiętam, że podała mi tylko telefon, na którym był SMS z napisem Kamila, jak jesteś głodna, to idź do kuby. I... <ścoughs> Teraz to już jest dorosła dziewczyna, ale do końca życia będę pamiętał, jak słodko wyglądała z tym telefonem, i kiedy jeliśmy razem e, kolację siedząc na trawie przy namiocie. Pięknie ci dziękuję. Naprawdę, za wszystko, co dla mnie robisz, i za to, że jeszcze w tych nowych projektach od razu się do tego tak ładnie włączasz i startujesz razem z nami. Dziękuję. Ogromne podziękowania należą się też mojej rodzinie na czele z moją matką, za to, że oni są kopalnią tematów do omawiania. Każdego dnia dostarczają w ogóle kolejnych. No, jak, podobnie jak, jak wszyscy moi przyjaciele i znajomi, którzy no, wiedząc lub nie, czasami zostali bohaterami kilku odcinków. Ale kłaniam Wam się wszystkim nisko i bardzo dziękuję za to, że podrzucacie tematy, które. No naprawdę, ja do końca życia nie wyczerpię tego, bo cały czas się tworzą nowe. No i wreszcie, moim słuchaczom i słuchaczkom, bo to przecież Was, Pani jest więcej. Bez Was to nagrywanie przecież nie miałoby żadnego sensu. Ktoś słuchać musi tego, co ja, co ja nagrywam i do kogoś gadam. Za te wszystkie komentarze przez ten cały rok, za lajki, subskrypcje. Za upominki, które od was dostawałem, bo przecież i to się zdarzało, ostatnio jedna z słuchaczek odbierając kubek wygrany, podarowała mi taki wielki słoik miodu z Polski, a musicie wiedzieć, że za granicą takie rarytasy to mają wartość podobną do szlugów w pudle, no więc to jest naprawdę gruba rzecz dostać taki wielki słój miodu, z którego zresztą ciasto jest w tej chwili w święta. I dziękuję wam bardzo za, za to, że uczestniczycie w tych wszystkich zabawach i konkursach, głównie w Stories, i, i mówię głównie na Instagramie, dzięki którym. No dzięki tym Stories w ogóle nie tylko głosem mogłem was zabierać w różne miejsca, ale przecież to no, przez ten rok wiele się działo. Spędziliśmy razem dzień w piekarni, kiedy, kiedy uczyłem się piec i pracowałem w ogóle w taki upalny letni dzień. To zabawne, bo teraz patrzę przez okno, jak do was mówię, ile są tak ogromne płatki śniegu, zrobiła się wreszcie u nas zima. Więc pamiętam, jaki wtedy był upał, a ja nagrywałem te stories, żebyście mogli zobaczyć, jak uczę się piec, to wszystko. Za co też dziękuję Moni, która, która zaprosiła mnie do swojej piekarni i pozwoliła mi e, nagrywać i uczyć się. No, lataliśmy samolotem nad Warszawą, za co dziękuję Piotrkowi koledze mojemu z ławki, który mnie zabrał i fruwaliśmy sobie nad Stadionem Narodowym, kiedy ja to wszystko nagrywałem. Byliśmy razem, jeszcze zanim przecież nas zamknęli, to, to byliśmy razem w Budapeszcie. To był ostatni wyjazd przed tym lockdownem, jaki udało mi się zrobić. No i oglądaliście ze mną wschody i zachody słońca w Norwegii, w te wszystkie mroźne poranki, kiedy wjeżdżaliśmy dźwigiem na, na dachy budynków. No, byliśmy naprawdę razem przez 50 odcinków. Za to wszystko naprawdę ogromnie wam dziękuję. Za te maile mówię w czasie choroby. Yy, z takimi yy, słowami otuchy, to było ekstra. Naprawdę dzięki wam, ten 2020, mój 2020, miał mnóstwo pięknych chwili, nie będzie się absolutnie kojarzył tylko z tymi fatalnymi rzeczami. I ponieważ spotykam się po raz ostatni w tym roku, no nie może zabraknąć życzeń, powiem wam, że największą zaletą tego całego lockdownu, Jaki nas zaskoczył w tym w tym mijającym roku jest to, no, ponieważ sporo nam zabrano, my dowiedzieliśmy się, czego tak naprawdę najbardziej nam brakuje i co tak naprawdę doceniamy, czego, czego przez stratę byśmy najbardziej żałowali. więc no, Nikt wcześniej z nas nie zastanawiał się nad tym, jaką wygodą jest. Jaką wygodą jest to, że nawet nie mieszkając nawet mieszkając daleko od rodziny, możemy się z nimi zobaczyć, kiedy tylko chcemy. Ja potrafiłem w piątek na przykład zdecydować w pracy, że po południu polecę już nawet, no, no choćby do Polski i wrócę w niedzielę, to mogłem to zrobić natychmiast, wrócić do domu, wziąć plecak i pojechać na lotnisko, ponieważ te bilety są naprawdę bardzo tanie. I mogłem sobie polecieć do Polski, mogłem sobie polecieć na weekend, nie wiem, do Rzymu, Londynu czy Paryża na kolację. I to naprawdę było takie na wyciągnięcie ręki. A teraz to wszystko się ukróciło. Ukróciły się też jeszcze bardziej błahe rzeczy, które błahe wydawały nam się wtedy, i takie, których nie, może, nie możemy stracić. A no, okazało się w tym roku, że jednak szlak je trafił. No więc mówię, nikt wcześniej się nad tym nie zastanawiał, jaka to jest wygoda, móc zobaczyć się z rodziną, kiedy tylko się chce. Jak miło jest spotkać się z przyjaciółmi, w jakiejś dobrej knajpie, śmiać się przy winie. A teraz przecież wiemy, że kiedy knajpy są zamknięte. No, to jest po prostu niemożliwe. Mało tego w Polsce, z tego co wiem, to nawet w domach nie możecie się spotykać. Za chwilę jest sylwester i ludzie w większości spędzą go przed telewizorami albo siedząc w oknie. No, naprawdę nie możemy pójść na trening czy basen, kiedy tylko mamy na to ochotę, tylko musimy poczekać, aż to znowu będzie dostępne. Ale tak jak mówię, to, co się zdarzyło, pozwoliło nam zrozumieć, za czym tak naprawdę będziemy tęsknić i co tak naprawdę ma dla nas wartość. Więc. Jak to wszystko odzyskamy, mam nadzieję, że ludzie docenią to bardziej. I no sobie i wam życzę, żebyśmy przede wszystkim byli zdrowi i bezpieczni, żebyśmy mogli widywać swoich bliskich, kiedy tylko chcemy, bez obawy na to, że narazimy ich na utratę zdrowia. Życzę wam miłości, bo z kimś przy, przy boku łatwiej się znosi nawet najtrudniejsze rzeczy. A no musicie przyznać, że ten rok to była też ogromna próba dla wielu związków. To no nie było łatwe nagle zostać zamkniętym w domu i skazanym być na siebie przez 24 godziny na dobę, non-stop. Powiem Wam, że my spędzamy święta dosyć zabawnie, ponieważ ja oglądam w salonie amerykańskie stand-upy, a Dominik w sypialni ogląda seriale i wywabiam go tylko co jakieś dwie godziny, na przykład tym, że podgrzewam Bigos albo jak kroję chleb. No to on albo czuje zapach, albo słyszy i przylatuje jeść, ale. Tak naprawdę, no, dla higieny psychicznej musimy trochę odpocząć i, i spędzamy je tak trochę dziwnie, ale no, na nas to działa, więc, więc jest w porządku. I, no, życzę Wam właśnie, takiego zrozumienia z drugą osobą, żebyście mogli nawet e, osobno, no, jakkolwiek to zabrzmi, osobno czuć się razem, ale po prostu bez wyrzutów robić to, na co macie ochotę. Życzę Wam. E, Takich tłumnych, wielkich koncertów, gdzie razem z ludźmi będziemy mogli śpiewać ulubione piosenki, nie dbając już o żaden dystans, po prostu wejść na taki wypełniony stadion i poskakać sobie z tłumem. Wspaniałych wieczorów w pełnych teatrach, a nie przed telewizorem, po których będziemy mogli iść do, do równie gwarnych i tłumnych restauracji i siedzieć do późnej nocy. Oj! Podróżowania bez ograniczeń, bez żadnych masek. I stojącego wszędzie płynu dezynfekującego, którym ten rok pachniał absolutnie. Pachniał spirytusem. Straszne to było. I no, żebyście bez przeszkód mogli też ćwiczyć, pływać, podnosić ciężary. Kiedy tylko macie na to ochotę i gdziekolwiek. Mnóstwa śmiechu. Ale takiego, od którego wiecie, trzęsą się policzki i degocze brzuch. Takiego prawdziwego śmiechu, żebyście mieli dużo powodów do radości. I końca... Witania się łokciem. Ja naprawdę, jak to wszystko się skończy, to mam ochotę wszystkich wymacać, jak stewardesa po ekstazji. Nienawidzę tego. U nas na siłowni w ogóle, jeszcze dopóki była otwarta, witaliśmy się butami, po prostu trykaliśmy się nogą, co jest kretyńskie. Oj, nie znoszę już tego. Mam nadzieję, że wrócimy do tych normalnych rzeczy. No, oby ten 2021 był dla nas wspaniałym rokiem, w którym możliwe będzie na przykład wyobraźcie sobie, jakby było fajnie zebrać w jednym miejscu wszystkich takich słuchaczy i pomóc pogadać twarzą w twarz. Jak ja patrzę na liczbę ludzi po odsłonie odcinków, którzy, którzy są ze mną w tę niedzielę, to przecież jakby was tak zebrać, to ja w życiu nie miałem takiej publiczności, gdy was jest już tak dużo, że gdybyśmy mogli gdzieś razem usiąść, to byłoby fantastyczne. No więc mówię i wam, i sobie życzę tego, żeby ten cyrk już cały się skończył żebyśmy mogli kiedyś faktycznie spotkać się twarzą w twarz i ponieważ w moim życiu też wiele się zmienia i stawiam sobie nowe wyzwania to no sam podcast zmieni się trochę w tym nowym roku po pierwsze od nowego roku nadal będziemy spotykać się w niedzielę, ale już co drugi tydzień, więc odcinek będzie co drugi tydzień, a nie tak jak teraz co 7 dni i więc kolejny pojawi się 10 stycznia, a w ogóle teraz muszę wam powiedzieć, tak jak mówiłem o tej akcji podcasty dla wość, ponieważ to będzie specjalny odcinek nagrany w ramach tej akcji. I tego dnia właśnie 10 stycznia wiele twórczyń i wielu twórców podcastów wypuszcza odcinek dotyczący Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I będziecie mogli porównać tego dnia, jak tak wielu tak różnych ludzi podejdzie do tego samego tematu, bo no, wszyscy są ograniczeni tym samym tematem, ale nagrywają odcinki w swoim stylu, więc tego dnia możecie przesłuchać kilku podcastów i zobaczycie, jak kto ugryz ten temat. Tak jak mówię, zapraszam Was po raz kolejny do zalajkowania i wzięcia udziału w tej akcji. Profil na Facebooku i Instagramie nazywa się Podcasty dla Woźb I w trakcie w kulminacyjnym momencie tego, tego wydarzenia, czyli tego najdłuższego podcastu, który szykujemy, który będzie przez cały dzień. No będzie mnóstwo niespodzianek, ale będzie też jest utworzona zbiórka, na, na, którą e, ca, w całości będzie przekazana na wośp. I chciałbym. No chciałbym was prosić, żebyście to w trakcie mojego występu wpłacali, żeby to wyszło na to, że to ja przeciągnąłem tych najbardziej no. szczodrych, bo, bo oczywiście koniec końców liczy się tylko to, żebyśmy uzbierali e, kasę i, i żeby ta wspaniała akcja mogła trwać jak najdłużej. No ale nie ukrywam, że będę dumny, jak to w trakcie mojego gadania. Wpłynie najwięcej siana i zachęcam do tych wszystkich swoich bliskich i, i przyjaciół, i rodziny. No i was, oczywiście, bo przecież was jest najwięcej. Także. Tak jak mówię, 10 stycznia pojawi się kolejny odcinek na temat Wielkiej Orkiestry, a 31 stycznia będziemy już z tym najdłuższym podcastem startowali. I to wtedy będziemy mogli się i usłyszeć, i zobaczyć, bo wszyscy będą. To będzie streaming taki na Facebooku, gdzie będziecie mogli widzieć, kiedy coś nagrywamy i jak to wszystko wygląda. No więc. Co do, co do, do zmian, no w Nowym Roku naprawdę szykuję dla Was mnóstwo ciekawych tematów i mam ogromną nadzieję, że, że po raz kolejny nic mi tego nie pokrzyżuje, że już to wszystko będzie raczej zmierzało ku normalności, więc wprawdzie co dwa tygodnie, ale no myślę, że będzie bardziej ekscytująco. I jeszcze jedna zmiana, ponieważ za namową jednej z moich słuchaczek, o czym Wam już mówiłem, zaczynamy Wege Poniedziałki, ponieważ e, sam staram się ograniczyć jeść mięso, e, to co poniedziałek na Instagramie, Facebooku i Twitterze, w profilach takich moich, y, będą pojawiały się przepisy na posiłki bezmięsne. Niekoniecznie wegańskie, czasami wegetariańskie, bo pewnie użyję i jajek, i masła, ale bezmięsne. I mam nadzieję, że po pierwsze, sam się zmotywuję przez to bardziej do postanowienia o ograniczenie spożycia mięsa, a może zachęcę też Was do tego troszeczkę. No i będziemy razem gotować, czasami w formie filmu, czasami w formie samego wrzuconego przepisu ze zdjęciem, ale. No zaczynamy Wege Poniedziałki. I no nie mogę zapomnieć o norweskich słówkach na koniec każdego odcinka, więc skoro mówimy o Wege, to może dzisiaj warzywa. Ziemniak, potet, cebula, lok, kapusta, kol, marchewka, gulrot, kalafior, blomkol. No i już. Słyszymy się za dwa tygodnie. A teraz jeszcze raz dżingiel od Maćka. I do usłyszenia.